właśnie, dobra. Postanowiłem to jakby przygotować tylko do tego, żeby były sprawne technicznie i można było go po prostu wydać. Pojechałem tym rowerem w Krosinku do sklepu spożywczego. Zobaczyłem, że tam jest jakiś taki tak stany żółt. Powiedziałem, słuchaj, chcesz taki rok? Chodzisz pierwszy, a może byś nie miał rower. Ktoś zdziwił, zachwycił, jest świetny, super, chętny. To mówię, bierz, to jest mój rower, on już jest nikomu niepotrzebny, jest przygotowany do jazdy, muszę go sobie brać. On go sobie wziął, ok. Minęło jeszcze dwa miesiące i jeszcze jeden rower. I tak myślę sobie, no to nie jest dobre, żeby tak zupełnie jakby bezwiednie wydawać te rowery komukolwiek, kogo napotkam. Mówię, zrobię teraz inaczej. Udałem się do tej jadłodzielni. Tam oczywiście też przygotowałem ten kolejny rower, który był w kolekcji niepotrzebny. Stwierdziłem, że wystawimy go w tej jadłodzielni, niech go ktoś weźmie, ale to nie tak, że pierwsza lepsza osoba, która go zauważy, ma go sobie po prostu wziąć. Tylko zapnę go zapięciem rowerowym, damy na media społecznościowe komunikat, że jest do zabrania rower i kluczyk jest w tajemniczym miejscu, tak? I ma się odezwać osoba, która naprawdę będzie potrzebowała tego roweru. I oczywiście się zgłosiła taka osoba. Super, dostała zdjęcie, gdzie jest ten kluczyk, żeby sobie odczepiła ten rower i zabrała, tak? Coś się stało. Po czym przy tej okazji, tej informacji na Facebooku, nagle się okazało, że zaczęły się zgłaszać osoby, które mówią, że my też mamy rowery, też byśmy chcieli tam przekazać na rowery. I tak między nami i Marcinem się zrodziła taka rzecz, że kurczę, to chyba jest dobry moment na to, że może w ogóle zrobić taką inicjatywę i zacząć po prostu udostępniać takie rowery, tak? Które będą wymagały tylko jakiejś tam małej korekty, naprawy, żeby były sprawne i nadawały się do użytku. Tak. I tak też zrobiliśmy, ale też stwierdziliśmy, że nie będziemy tak dowolnie je po prostu malować, tylko zrobimy jakiś taki sznyt, że one będą po prostu w jakimś jednym stylu, tak, żeby były charakterystyczne. Po czym jeszcze jedna osoba z naszej tutaj inicjatywy, która tam bardzo fajnie graficznie potrafi różne rzeczy robić, postanowiła stworzyć logo tej całej inicjatywy. Tak? Że to jakby łańcuszkowo wszystko szło, tak? Że powstała jakby ta nazwa, tak? Do tej nazwy zostało przygotowane właśnie logo, które w tej chwili tak funkcjonuje. No i to tak się rozwinęło, że po prostu była pierwsza taka akcja chyba 3 lata temu we wrześniu, gdzie był chyba organizowany jakiś taki festiwal właśnie podróżniczy, tak pierwszy chyba podróżniczy. I przy tej okazji postanowiliśmy przygotować 10 takich rowerów, bo już tyle mieliśmy. I taką całą partię rowerów przygotowaliśmy, udostępniliśmy. No i jakby ten projekt jakby ma wielowarstwowość, tak? Ponieważ oczywiście ta podstawowa rzecz, czyli rower, który jest w miejscu publicznym, z którego można skorzystać, zabrać go, wziąć, przejechać się i zostawić go innym do dalszej jazdy, tak? Czyli to jest taka podstawowa rzecz jakby komunikacyjna, tak? Czyli mamy dostęp do roweru, który jest zupełnie za darmo, bez żadnej aplikacji, można z niego skorzystać. Natomiast przy okazji tej całej inicjatywy zrodził się też kolejna jakby taka formuła, że społeczność, tak? Czyli wytworzyła się grupa osób, mieszkańców, którzy po prostu jakby nam zaufali, że my robimy jakieś rzeczy w Tokio Muzeum. Oni nam przekazują te rowery, tak? Czyli te rowery się znikąd nie pojawiają, tak? My ich nie kupujemy, otrzymujemy je, tak? Czyli buduje się jakieś taka niż zaufania między osobami, które przygotowują te rowery, a mieszkańcami, bo mieszkańcy oddają te rowery, zaufają nam, że my je uruchomimy, czyli dali im drugie życie i będą komuś po prostu służyły, tak? Czyli tworzy się taka więź. Są osoby, które po prostu też zwracają nam uwagę, jeśli się coś niedobrego z takimi rowerami dzieje, a dzieje się, tak? Bo te rowery gdzieś tam jednak są w jakiś sposób niszczone, o czym oczywiście sobie zdawaliśmy sprawę, że tak będzie się działo. No ale to jakby nie może być jakby powodem do tego, żeby zaprzestać działania, bo cały czas po prostu są osoby, które nam te rowery przekazują, tak? Więc jest zapotrzebowanie. Natomiast też cały czas myślimy już po iluś tych 3 latach naprawdę działalności o rozszerzeniu jakiejś tej formuły. I tak jak tutaj w waszym wypadku macie do dyspozycji w tej chwili już nawet 8 tych rowerów, to jest też fajne, że możecie jakby mieć je tutaj bardziej nie tak swobodnie dostępne, ale możecie je mieć jakby na życzenie, tak? Czyli są osoby, które będą chciały z nich skorzystać, to mogą na przykład się
to masz zgłosić tutaj, wypożyczyć na przykład taki rower i przez jakiś okres go użytkować, tak? Mieć go na swoją jakby wyłączność, ale no nie, nie zabierają jej na zawsze, tylko przyjdzie na przykład jakiś czas, że coś się zmieni, może dostaną w końcu swój własny rower i wtedy będą go oddać, tak? A różnie po prostu wygląda, tak? Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że ktoś w wakacje przyjeżdżał z jakiejś rodziny i bardzo chcieli, żeby te osoby mogły gdzieś tam po naszej okolicy, po Wielku Polskim Parku pojeździć na rowerach, a ta rodzina nie miała tych rowerów i my stwierdziliśmy, że to super, zgłoście się do nas, my wam te rowery wydamy, tak? Na ten okres, kiedy te dzieci z waszej rodziny tam gościnnie tutaj do was są i będą mogły skorzystać. Tak też było, że tam przez półtora tygodnia mieli te rowery do dyspozycji, mogli sobie wszędzie jeździć i później je zdali, tak? Normalne, w dobrym, sprawnym stanie. Też są fajne takie inicjatywy, że to się jakby dzieje przy okazji tej działalności. Abstrahując od tego, że wielokrotnie jakby o nas wszelkie media w Polsce już o tym mówiły, bo i telewizja, i radia. Mieliśmy kilka fajnych takich inicjatyw, gdzie rowery były przekazywane na taki bardziej szczytny cel, czy na przykład podczas chyba dwukrotnie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedna z osób przekazała nam taki rower, który dla niej stanowił jakąś taką pamiątkę, bo ona była mistrzynią chyba świata w takich zaprzęgach, taka dość nietypowa profesja. I na tym rowerze zdobyła tam któregoś roku gdzieś tam na Islandii tytuł jakiejś tam właśnie mistrzyni w tej specyficznej sytuacji, kiedy dokładnie na tym rowerze. Mnie też mówiła, że już go nie potrzebuje, bo ma kolejne, inne, nowsze rowery, a ten jej stoi, ale też nie chciała, żeby tak trzymać po prostu tylko dla siebie. I stwierdziła, że go wyda nam, a my stwierdziliśmy, że też trochę tak bez sensu, bo oddamy zupełnie w świat pełkę miejsca, to zróbmy z tego inicjatywę, może ona przyniesie jakieś większe korzyści. Na przykład na Osińskim edycji właśnie Wielkiej Świątecznej Pomocy jest zdecydowana i chyba tam zyskała na 2000 złotych. I dokładnie też mieliśmy wcześniej taką samą sytuację z takim jednym rowerem, który był bardzo fajny. Troszkę nam było go szkoda po prostu jakby przerabiać mimo że ta inicjatywa trochę jest fajna, ale zrobiliśmy go jako taki rower demonstracyjny z logo radia. Jest teraz takie jedno z dwóch nowych radio, bo radio publiczne trzeciego, którego nie ma już. Zrobiliśmy takie dla radia Nowy Świat z kolei rower z ich emblematem i z naszym emblematem. Oni się strasznie zachwycili tym rowerem, że zupełnie za darmo im coś takiego przekazaliśmy, ale też zrobiliśmy taką fajną ogólnopolską audycję, tak? No bo pojechaliśmy do ich studia z tym rowerem, przekazaliśmy im ten rower dla ich potrzeby, żeby on służył i żeby jeździli w Warszawie tym rowerem. Przy okazji też reklamowaliśmy naszą ideę, tak? Ale też w radio była cała audycja, my na żywo mieliśmy wejście, opowiadaliśmy o tej idei, więc to była też taka fajna promocja po prostu tej nietypowej inicjatywy, w ogóle tego, że to się w takiej małej miejscowości jak tutaj gmina Mosina dzieje. Tak? A później ta akcja z tym rowerem skończyła się też niegotycznie dla nas, bo sami radiowcy stwierdzili pod koniec roku, że przekażą ten ich już radiowy rower na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Natomiast zaprosili samego Jurka Owsiaka do swojego studia, no i mu wręczyli fizycznie ten rower, on go przyjął i go wystawił jakby w takim wąskim zakresie przedmiotów, które oni jakby jako ich fundacja wystawiają na Allegro. Czyli oni tam mają z reguły kilkadziesiąt, może do 100 rzeczy, które przekazują na takiej aukcji i między innymi ten rower właśnie przekazali na licytację. I wiecie Państwo, za jaką kwotę został ten rower wylicytowany? Za 9500 zł. Także taki rower po prostu, jakby tyle dobra przy okazji zrobił, tak? Przy okazji jak Jurek Owsiak w studiu dowiedział się skąd ten rower pochodzi, to od razu mu się zapytał, ja wiem, bo ja w tej Mosinie przecież nie raz byłem, bo przecież tam w tej Storenzo drukują nam te wszystkie puszki wolontariatowe, do których się wrzuca pieniądze. To jest jedyna firma, która im na całą Polskę robi te puszki. Naprawdę sobie sprawdzę. Bardzo pozytywne nastawienie na Mosiny. Także też ma taki wymiar bardzo fajny, taki, no dla nas to jest po prostu takie super satysfakcjonujące.
fascynujące, że robią coś, po prostu dochodzi do takich, no zupełnie, no, rzeczy, które normalnie by się nigdy nic takiego nie zdarzyło, tak? I teraz tak, mamy... Tak. Jesteśmy w tym gronie. I jeszcze mogę tam zdradzić tajemnicę, że mamy z kolei jeszcze drugi taki pomysł. Już jest gotowy taki jeden rower, ale dla kolei dla drugiego radia, na razie 357. Gdzie tam jest cała ekipa z trójki, która tam spadła i stworzyła swoje własne radio. A, i tam jest też oczywiście taki redaktor Kuba Strzyczkowski, który corocznie prowadzi tam dla Fundacji Świętego Mikołaja licytacje grudniowe. Tam też po prostu są niebotyczne po prostu te licytacje, bo tam rzeczy dochodzą do jakichś astronomicznych kwot powyżej nawet 100 tysięcy złotych są licytowane. Takie ludzie potrafią po prostu wylicytować rzeczy. No i w tajemnicy powiedzieli nam, że okej, oni bardzo chętnie przyjmą też od nas ten rower i też mają taki pomysł, żeby Kubie właśnie ten rower teraz w grudniu za parę tygodni dać i on go wystawi i będzie licytowany. Także on też będzie mówił o Mosinie po prostu tak na antenie ogólnopolskiej o tej inicjatywie. Panie Arturze, my nie mamy aż takich prezentów, ale od nas też, od naszej społeczności ja trzy rowery czekają. Mamy nadzieję, że będą dobrze służyć następnym osobom. Także dziękujemy za te wspomnienia. Na pewno się tutaj te rowery to oczywiście przyjmujemy z bardzo dużą chęcią i na pewno je przerobimy. Na drugą służbę. Coś pan powiedział. Dziękuję.